W imię Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Witam Was, drodzy dzisiejsi słuchacze, na rozważaniu. Hasło, które nasz Kościół wybrał na dzień 14 marca do rozważania, pochodzi od proroka Jeremiasza, gdzie w 18 wersecie 66 rozdziału prorok napisał: przyjdę, żeby zebrać wszystkie narody i języki, one przyjdą, żeby oglądać moją chwałę. I z drugiego listu do Koryntian, w 4 rozdziale, w wersecie 6 czytamy: Bóg, który powiedział, z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusa. A także modlitwa Christopha Blumhardta. Panie Boże, nas wołamy do Ciebie, pomóż nam, żebyśmy zawsze byli silni i wytrwali w naszych trudach. Trzymaj swoją rękę nad nami i nad narodami, które się ze sobą spierają. Niech wnet przyjdzie czas, w którym wszystko objawisz, przyniesiesz pokój na ziemię. Twoje królestwo musi przyjść i tak też się stanie. Twoja wola musi się dziać i tak też będzie, jak w niebie, tak i na ziemi. Kościół chrześcijański na świecie, dobra nowina o Jezusie Chrystusie istnieje na wszystkich kontynentach, gdzie mieszkają na stałe ludzie. Nie wszędzie chrześcijaństwo jest religią dominującą. Jak czytamy w tym cyklu modlitwy o kościoły członkowskie Światowej Federacji Luterańskiej, to w niektórych krajach chrześcijaństwo to 1% populacji, czasami nawet niecały 1%. A kościoły luterańskie w takich krajach potrafią być jeszcze bardziej mikroskopijne, przynajmniej na skalę kraju. Jakże trudno jest być chrześcijaną światłością świata. Ciężko jest być światłością świata, chociażby nawet u nas w Polsce, gdzie chrześcijanie to podobno większość mieszkańców. Ciężko, bo mamy bardzo dużo swoich własnych problemów. Wielu z nas żyje się coraz gorzej. A mamy się jeszcze troszczyć o innych przecież. Ciężko, bo mamy bardzo wiele zmartwień. Część z nas martwi się koronawirusem, który przecież nie zniknął magicznie wraz z wojną na Ukrainie. Część z nas martwi się wojną na Ukrainie, część z nas jakimiś innymi konfliktami czy sporami, które mają teraz miejsce, czy kryzysami, które mają miejsce w różnych miejscach globu. Jakże ciężko jest być chrześcijaninem, światłością świata, tym miastem na wzgórzu, tym bardziej w takich krajach, gdzie zdecydowana większość mieszkańców nawet nie rozumie naszej religii, nie podziela naszego systemu wartości. Wydaje się on w najlepszym przypadku po prostu dziwny, a w innym wrogi, inny, obcy, nie nasz. Czytając o tych kościołach, które działają w krajach przede wszystkim muzułmańskich, ale też nie tylko, o kościołach luterańskich, nie sposób nie czuć podziwu nad dwoma rzeczami. Po pierwsze, nad tym, jak spełniają się proroctwa wypowiadane chociażby przez Izajasza, gdzie, jak czytaliśmy, prorok powiedział: przyjdę, żeby zebrać wszystkie narody i języki, one przyjdą, żeby oglądać moją chwałę. Kościół chrześcijański istnieje we wszystkich narodach świata. Tak, oczywiście, czasami jest to kościół mikroskopijny, ale jest. Powiem nawet więcej, być może to się wyda kontrowersyjne dla niektórych słuchaczy. Kościół nie musi być masowy, żeby być światłością świata. Jezus Chrystus przecież powiedział, że będzie wąska brama. Oczywiście można to różnie interpretować, to zdanie. Ale zastanówmy się nad nami. Jakimi chrześcijanami bylibyśmy my, gdybyśmy żyli w kraju, gdzie nie jesteśmy większością? Czy mielibyśmy w sobie tę siłę i moc? W drugim liście do Koryntian,
Przypominam, Paweł napisał: z ciemności niech światło zaświeci. Ten Bóg rozświecił nasze serca, żeby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Życzę nam wszystkim, sobie i wam, żebyśmy zawsze w sobie mieli tę pewność wiary,